No tak, jesteśmy w Lodowej Jaskini i może to jest dobry moment, żeby podsumować, co się stało do tej pory w tej krótkiej grze. Wiemy tyle, że wujek Fred zniknął dziś za Lodową Jaskinią. Podejrzewam, że będzie gdzieś nie tyle co w jaskini, w tej grocie, co gdzieś poza nią, o czym mówili zresztą o postaci w ich wiosce. Wiemy też, że w grocie w pierwszej części gry poznaliśmy jedną rasę i to jest rasa takich płazów, żab, że tak powiem, jeśli tak mogę ich nazwać. No i była tam też młodsza rasa, aczkolwiek może, nie wiem, może to źle określone jako rasa, ponieważ i postaci, i ta rasa z tej jaskini są do siebie bardzo podobne, więc dla mnie to jest taki może trochę bardziej odłam. No ale jedna część tej rasy została w jaskini, nie posługując się tymi kryształami, a druga część, i to właśnie są apostaci, uciekli z jaskini, pomijając oczywiście wielkie oko w rozpadlinie, i nauczyli się korzystać z kryształów i następnie tę wiedzę przekazali wujkowi Fredowi, czyli wujkowi naszego głównego bohatera. Wiemy też, że Malinka niestety musiała nas opuścić i teraz pytanie, czy chciała nam pomóc, bo chciała nas poniekąd wykorzystać, żeby uciec z wioski swojej rasy, czy rzeczywiście kierowała nią chęć pomocy w odnalezieniu wujka Freda. No nic, to by było tyle w sumie, jeśli chodzi o podsumowanie. Więcej się w tej grze nie wydarzyło, niestety. Ja wątpię, żeby się więcej wydarzyło, było więcej wątków rozwiniętych, ze względu na to, że ta gra naprawdę trwa raptem 2 do 3 maksymalnie godzin. No nic, ode mnie to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Myślę, że jakoś spiąłem to w całość. A, no i oczywiście wracając do maszyn Freda, ja chyba znalazłem 3, raczej nie 4 w poprzedniej lokacji, w wiosce apostatów, ale z tego co zauważyłem, one nie mają żadnego wpływu, może się mylę, na chwilę obecną wydaje mi się, że nie mają żadnego wpływu na fabułę i na zakończenie. Są to tylko typowe znajdźki, które po prostu trzeba, albo nie trzeba, znajdować. Zatem nie będę się jakoś mocno tłukł o to, żeby je znajdować, musicie mi wybaczyć moje podejście do tematu. Ja po prostu chcę się dowiedzieć, gdzie jest wujek Fred, zatem chodźmy dalej. Into the caves again. And now it was just me. Alone in these cold, barren halls of ice. But Fred had been here. And now I could feel it. I was getting close. Something wasn't right. The grapple device's energy beam was somehow reflected off of the ice, and I couldn't get a grip. I had to look for areas where the ice was not so thick. This was going to be a challenge. No tak, rzeczywiście, kiedy próbuję do lotu się przyciągnąć, ten mi na to nie pozwala. Aczkolwiek, spójrzcie, te słupy apostatów ze znakami apostatów już działają. No dobrze, mamy dwie drogi, dwie ścieżki. Jedna jest tam, ale jest to wyjątkowo daleko i wątpię, żebym mógł tam na chwilę obecną się przedostać. Dlatego ja podążę główną ścieżką, która wiedzie nas tutaj. A cóż to? Wow, czy to jest dynamit? No kurczę. A może to jest tylko taka raca wskazująca drogę? Nie wiem, nic nie mogę z nią zrobić, ani podnieść, ani użyć. Chyba po prostu muszę iść dalej. Wow. No dobra, to wygląda na jakąś grubszą zagadkę. Jakąś większą układankę. Dobra, o tyle co widzę na początku, mogę z tych klocków korzystać. Jeśli chodzi o mój chwytak. Czekajcie, tu sobie sprawdzę, co jest na dole. I chyba poza klockiem nic więcej tutaj nie znajdę. Wiecie co, to będzie chyba naprawdę długa wędrówka, zatem szykujcie się na porządne spadanie bez trzymanki. Tylko od czego zacząć? Tu jest jakiś klocek, ale on jakoś tak sobie tylko tutaj frywolnie lata. Może spróbuj tam skoczyć po prostu. Okej, wylądowałem, fajnie. No dobrze, to co, teraz tam? Może tutaj? Gdzie co? Może zrobię to w ten sposób. Teraz do góry. I teraz tutaj.
Te klocki mają różne kolory, są i czerwone, i takie pomarańczowe, żółte. Lećmy dalej, chyba na razie idzie mi całkiem nieźle. W ogóle zwróćcie uwagę, że tamte klocki są jeszcze wyżej, ale... Czy mogę tam wejść na przykład? Nie wiem, kurczę, wydaje mi się, że nie, dlatego ja mimo wszystko będę celował na razie w tę stronę. Odnoszę wrażenie, że robię coś chyba źle, ponieważ idzie mi wyjątkowo sprawnie, jak na drugie podejście. No dobra, chyba teraz tam już przeskoczę. Uwaga, uwaga. Okej, okay, wylądowałem. Dziwne. Być może gdzieś tu jest maszyna wujka Freda. Ale mogę być w błędzie. Ona wydaje taki charakterystyczny dźwięk, jak już wiecie doskonale. Dźwięk stukania maszyny do pisania. I nie słyszę tego dźwięku, więc chyba i tutaj nie mam. Dobra. A cóż my tu mamy? Zapis gry, a poza tym masę różnych kryształów. Troszkę tych brył lodowych. Troszkę, całą masę. I chyba jakąś łamigłówkę. Dobra, mogę tego używać, jeśli chodzi o chwytak. Czy jesteś na górze? Tak, to jest chyba jakaś łamigłówka. Wow, wow, wow. Coś zepsułem. Obawiam się, że to jest jakiś rebus, bądź właśnie łamigłówka, tylko teraz ten symbol tego płomienia pokazywał się na tych klockach. O! When I drained the crystal, I suddenly felt the earth starting to move beneath my feet. And my mind wandered back to how the strays might have used the crystals as a source of power to keep their cities afloat. I decided it was best to hurry back the way I came before this whole room came apart. Teraz mi to mówisz? Cholera! Dobra, warto zauważyć, że niektóre spadają znacznie wolniej od pozostałych i powinienem się chyba nimi zdecydowanie posłużyć. Chociażby tym tutaj. Tak. Cóż, mam tylko nadzieję, że nie dezaktywując ten kryształ, ten mocy, który przed chwilą widzieliście. No nie! Nie spowodowałam, że wioska, którą wcześniej spotkaliśmy, zobaczyliśmy, przepadła. Jest taka szansa, ale czy będzie to powiedziane w grze? Ta sekwencja przypomina mi troszkę takiej klasycznej sekwencji z gier platformowych, gdzie trzeba było na przykład uciekać przed lawą. Okej, okay, udało się. Żeby nie skłamać, to było chyba podejście 10 i mimo wszystko najdalej byłem przy podejściu 2, jakby abstrahując od tego, że się teraz dopiero udało. Obawiam się, że
musimy teraz wrócić się i mam dziwne przeczucie, że muszę teraz udać się w tamtą stronę. No dobra, co teraz? Okej, tam są te, te głazy. Głazy mocy. The crystals also reflected the grapple beam, but as they did, they seemed to recharge the grappling device. Widzę, że tam rzeczywiście nie mam gdzie za bardzo wylądować, latając po tych głazach, które są tam, w oddali. Przypuszczam, że będę zmuszony korzystać z tych kryształów. Wow. Zapisałem grę. Udało się. Wielka jest ta jaskini, naprawdę duży świat. Naprawdę fajny pomysł na przedstawienie, pokazanie gry zręcznościowej. Chyba nie dolecę. Aj, i dolecę. Okej. Okay. Tam coś było w dole. I znowu ta raca. Ja mi się wydaje, że to wujek Fred pozostawiał te race. O, okej, okay, czekaj, czy mogę tego użyć? Co to jest? Those floating stones. What were they? I'm not sure. If only Maddie had come with me, maybe she could have translated the scripture on them. But Dad, didn't you learn some of their letters? Well, I had realized that each one of their letters represented one of ours. Maybe I could remember the writings that Maddie read to me in the chasms. Okej, to jest chyba jakaś wskazówka, że powinienem nauczyć się tego języka teraz przez 5 minut. To chyba nie jest najlepszy pomysł, ale wracając do racy, to co mówiłem wcześniej, przed chwilą, odnoszę wrażenie, że to wujek Fred zostawił tę racę tutaj. Okej, mam pomysł, żeby się stąd wydostać. Być może te kamienie wzmacniają moce, które mam. Ale chyba jednak nie. Niemniej jednak udało mi się wyjść z tego padołu tam w dole. Dobrze, gdzie teraz? Chyba w górę. Tam. Tak sądzę. Najpierw skoczę sobie tutaj. Teraz chyba będę zmuszony użyć jetpacka. Chociaż nie? To bardzo nie było potrzebne. Dobra. Wracamy do punktu wyjścia. Czekajcie, najpierw stałem tutaj. Ten jetpack mi się później przyda, coś tak myślę. Chociażby za chwilę w tym momencie. Okej, tu się teraz chwycę. Siup. Ej, poszło całkiem sprawnie, kurczę, nieźle. Szkoda, że dopiero nauczyłem się używać tych mocy pod koniec gry. Tutaj jest kolejny głaz. I kolejny. I nie chcę spaść. Ej, dobra. Fajnie. Teraz tutaj. Czekajcie. Ja na chwilę. Tutaj jest 5 maszyn wujka Freda. Nie znalazłem ani jednej. Na pewno przeoczyłem przynajmniej już z 4, jak nie wszystkie 5. Dobrze, no mówiłem wam, że jakby niestety, ale nie przywiązuję do nich większej uwagi. Zważywszy na ich, biorąc pod uwagę ich wartość fabularną. Ja wiem, że sam troszkę żałuję, ale szkoda mi czasu na szukanie ich i frustrowanie się niemożnością przejścia... Chyba spadnę, albo nie. Przejścia łamigłówek. Wolę się skupić zdecydowanie na po prostu poznaniu całej tej historii, niż szukaniu wszystkich znajdziek, jakie w ogóle tu istnieją. Zgubiłem się. Czekajcie. A, tam, dobra. Czy ja tam dolecę w ogóle?
Okej, okay, próbuję. Wow, 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 wow. Panie, kurczę. Dobra, mam to. Kurde, idę coraz wyżej i wyżej. Końca nie widać. Dostanie się do góry, to już chyba nie będzie większy problem. A może i będzie? Chyba będzie. Stop, 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 stop. Teraz jetpack. Dobra, udało się w końcu. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Woo! Dobra, wujek Fred to był, definitywnie. Kawał jaskini już za mną, chyba tam zaczynam grę w ogóle, w tamtym miejscu. Nie jestem o tym przekonany, ale jest taka szansa. Gdzie teraz pójść? Tam jest jakiś most lodowy. Dużo jest tutaj podświetlonych punktów, być może... A tutaj w dole coś jest? Chyba nie. Dobra, wiecie co, może... O, tam jest głaz w ogóle. Nie zauważyłem go przed chwilą. Jeden, jest to jakiś drugi jeszcze. Jest drugi, fajnie. I tam są kolejne. Coś chyba źle idę? A nie, dobrze. Wow. Czy ja na pewno dobrze idę? Teraz w tę stronę? Tam jest jakiś taki żółty znak jeszcze w ogóle. Coś czujesz, to może być maszyna wujka Freda. Aczkolwiek... Tak, tam coś stoi, zobaczcie. Tam, w tamtym miejscu. No nic, no, ja pójdę tutaj, bo tam był jeszcze jeden znak. To w sumie jest ten sam znak, który jest na moim kursorze, żeby nie, jakby nie patrzeć. Ale nie wiem cały czas, czy ja idę w dobrym kierunku? Chyba nie, o nie. Kurczę, niedobrze. Dobra, zaczynam od początku, tutaj gdzieś mniej więcej. Nie wiem, gdzie jestem, zaraz się może o tym przekonam. Czekajcie, 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 teraz tutaj. Może jednak tam trzeba pójść. A to nie jest pode mną tutaj teraz? Tak, to jest pode mną, zobaczcie. Okej, okay, no dobra. Cześć maszyno, dzień dobry. I jeszcze raz, jeden głaz. Tutaj drugi. Wow, wow, wow. Sekundkę. Trzeci. Zgubiłem się. Oj. Wow. To wyszło całkiem sprawnie. Zobaczcie, trzeba do góry pójść. Okej. Dobry pomysł. Tak sądzę. Tak, gra się zapisała. I chyba teraz... Wow, tu już jest naprawdę mrocznie na górze i naprawdę głęboko w dole. Thank you.
Kolejna raca. Zatem wujaszek Freddy tutaj się znalazł przede mną wcześniej. I teraz co tutaj? Tak, chyba teraz tam prosto, zobaczcie. Dobra, wezmę rozbieg. Taki mocny rozbieg. I hopsa! I spadłem. Kurczę. Może muszę jakoś to tak zrobić na przykład. Tak, trzeba było dołem to zrobić, spójrzcie. No to było trochę nieprzewidywalne. Ja cały czas, wiecie, wydaje się, że trzeba pnąć się w górę. A w tym wypadku należało użyć tych głazów, że tak powiem, od dołu. Okej, tam widzę już kolejne światło czerwone, więc tam jest pewnie raca po wujku Fredzie. Tak jest. I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Czekajcie, się upewnię. Tak, niestety, ale nasz kochany jetpack już nie działa. Jedyne, co mi tutaj, co widzę w okolicy, to jest ten głaz ze znaczkiem, znany z kursora. Ale gdzie teraz do licha przejść? Może po prostu trzeba tam wskoczyć? Ja może zaryzykuję i spróbuję to zrobić. Ale to jest chyba zły pomysł. Oj, 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 oj. Tak, to był zły pomysł. Dobra, niech nam się trochę rozejrzy. Może wyjątkowo trzeba teraz w dół znowu pójść. Dajcie mi chwilkę na to, zaraz to przemyślę. Wiecie co, może to jest głupi pomysł, ale nie wiem dlaczego teraz nagle mi przyszedł do głowy Harry Potter ponownie, ponieważ ta ściana jest wyjątkowo płaska. Jak na skałę, jak na grotę, pełną lodu i nieprzyjemnych urwisk. Ponadto strzałka wskazuje, jakby nie patrzeć, znaczy strzałka, ten znak wskazuje lewo. Więc ja może to będzie trochę szalony pomysł, ale postaram się po prostu polecieć w tę ścianę. Tak, to był wyjątkowo głupi pomysł. Wydawałoby się, że trzeba pójść tam, ale nie widziałem tam żadnego głazu. Może po prostu coś przeoczyłem. Troszkę ostrożniej. Jest, tak, o! Jeszcze jeden! Tak jest, i teraz muszę tam się przedostać. Wow! No to okej. To było całkiem przypadkowe z mojej strony, nie ukrywam tego. Kolejna raca. Mam nadzieję, że jestem coraz bliżej wujaszka Freda. O kurczę, nieźle. Tylko problem w tym, że tu nie ma żadnych głazów do chwytania się. No właśnie. Ja wiem, że to jest troszkę dziwna teoria, kolejna raca, ale ta jaskinia wygląda, jakby ktoś ją zbudował.
No bo te wszystkie głazy są poukładane jakby nieprzypadkowo. One służą do tego, żeby po prostu wejść do góry. Nie wiem, takie moje dziwne spostrzeżenia. No ale jakby nie patrzeć, jest to cały czas gra zręcznościowa, także ja może zbyt dużo wymagam od gry, która trwa 3 godziny i jest typową zręcznościówką i coś mi się wydaje, że niepotrzebnie doszukuje się tutaj. To jest jakiś dziwny kryształ chyba, bo symbol. Bo guzik? Nie, kryształ. Doszukuje się na siłę chyba tutaj pewnej głębi fabularnej w tym wszystkim. No dobra, już prawie stąd wyszedłem. Teraz chyba tylko albo aż muszę tam skoczyć. Wow! Uff, udało się. Czy to już wszystko? Jestem już bezpieczny? Mam taką nadzieję. I następna raca. Kryształy. Oddajcie moje buty! Nie, jeszcze... O cholera. Jeszcze kawał drogi przede mną. Dobra, teraz chyba powinienem skoczyć tam. Nie. Oj nie. Jestem coraz bliżej, ale cały czas nie mogę znaleźć głównej drogi, żeby tam się przedostać. Czy ja po prostu powinienem skoczyć gdzieś tam na przykład? Tak, chyba tak. Okej, to próbuję. Teraz chyba już tylko tutaj. Teraz hopsa tutaj i nie, źle. Być może tam trzeba doskoczyć. Tak, to się wydaje sensowne. Już słyszę kolejną racę. No kurczę, tak, tam jest raca. I tu jest naprawdę wąziutkie przejście. Byleby teraz nie spaść. Uff. Jeszcze jedna raca. Kurczę, wujku Fredzie, naprawdę, o! Tak. How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things, like you. Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? Good point. I guess he didn't really think of that. Zaraz się okaże, że córka bohatera jest jego wujkiem. Nie, to by było głupie. Chociaż znam gry, które by z tej teorii skorzystały. Dobra, koniec głupich teorii spiskowych, badali.